pracuję tylko w niedzielę. Panie dyrektorze, bardzo dziękujemy za te cenne i mądre refleksje dotyczące tożsamości naszego miasta. Czy państwo mają jakieś pytania do pana dyrektora? Czy chcecie się podzielić jakąś swoją refleksją? O coś zapytać? Jesteśmy onieśmieleni pana. Tak. Panie Tadeusz. Proszę państwa, no jakby tu powiedzieć, no to jest takie miasto, którego nie można nie kochać. Znaczy można się na niego wkurzać, można, że użyję takiego kolokwializmu, można się denerwować czasem taką postawą niektórych, ale w tej warstwie inspiracyjnej, w tej warstwie, która cały czas pozwala ludziom robić coś nowego. Przecież te nowe pokolenia też robią. Widzieliście państwo te malowidła tych dzieci, jak to wspaniale jest zrobione, prawda, że oni też uznają to za swoje, za wartość. Dlatego nie zburzyli w tych obrazach za 100 lat, tylko to zostawili jeszcze i jest dobrym tłem, pięknym planem dla tych rakiet, które tam startują z tak wyższych obiektów, ale to jest. Dziękujemy raz jeszcze. Bardzo państwu dziękuję za obecność. Proszę państwa. Proszę państwa, nasze następne czwartkowe spotkanie dopiero 20 kwietnia. Będziemy mówić wówczas o postaci hrabiego Karola Landskorońskiego, wybitnego historyka sztuki, kolekcjonera, zbieracza właśnie, ale w przerwie pomiędzy spotkaniami zapraszam państwa już za 2 tygodnie na niezwykłe wydarzenie, które będzie miało miejsce właśnie u nas w naszym muzeum. Mamy zaszczyt być gospodarzem promocji książki pana Janusza Paproty, który już przez pana dyrektora dzisiaj został tutaj wywołany, który jest dzisiaj z nami tutaj. Pan Janusz Paprota napisał książkę o historii naszego miasta i o historii regionu i właśnie u nas 16 marca za 2 tygodnie o godzinie 17:30 odbędzie się promocja tej książki. Po raz pierwszy będą państwo mogli ją zobaczyć i będzie ją można u nas kupić. I będziecie mogli państwo posłuchać autora książki, która opowie o pracy nad książką, o treści książki. Także zapraszam państwa serdecznie. No i wyjść oczywiście z tą książką podpisaną przez samego autora. Także zapraszam państwa i dziękuję państwu dzisiaj za waszą obecność. Do zobaczenia.